Bună ziua, salut, prieteni, przyjaciele. Chciałam wam opowiedzieć trochę o Rumunii, o... Bliżej. Chciałam wam troszeczkę opowiedzieć o Rumunii, o misji, którą zakończyłam w to lato, znaczy na ten rok. Chciałam wam po prostu opowiedzieć, co robiłam w Rumunii. Podczas ostatnich dni mojego pobytu dostałam od swojego przyjaciela, którego tam poznałam, o którym zaraz wam troszeczkę też opowiem, werset biblijny, który zacytuję, jest on troszeczkę przerobiony, jest to Hebrajczyków 11:33, ale odpowiada na pytanie, co robiłam w Rumunii. Przez wiarę podbijam królestwa, zaprowadzam tam sprawiedliwość, otrzymuję obietnice i zamykam paszczę lwom. Jak do tego w ogóle doszło, że wyjechałam do Rumunii rok temu, bo zeszły rok to był pierwszy rok, w którym postanowiłam tam pojechać. W 2017 roku pojechaliśmy z Tadziem i z rodziną po prostu na urlop. Wybraliśmy ten kraj, w sumie nawet nie wiem dlaczego, ale tak wybraliśmy. Podczas któregoś spaceru po górach przyszło do mnie takie przekonanie i przeświadczenie i w sumie tak naprawdę pragnienie. Ja tu będę głosić Ewangelię i będę wyrywać tych ludzi, tych stąd ludzi będę wyrywać dla Boga. Strasznie mnie to zdziwiło, ponieważ po pierwsze w ogóle nie byłam osobą, która chciała wyjechać z kraju. Byłam raczej osobą, która miała złe jakby doświadczenia z wyjazdem za granicę do Wielkiej Brytanii. Ja bardzo tęskniłam, wróciłam i stwierdziłam, że nigdy więcej nie wyjadę, nigdzie. Na urlop tak, będą to 2 tygodnie, natomiast nigdy w życiu w ogóle nic więcej. Bardzo mnie zdziwiła ta myśl. Tak naprawdę zastanawiałam się przez 2 lata, od kogo jest ta myśl, co to jest, czy to jest jakieś karmienie moich deficytów, czy to jest chęć jakiejś samorealizacji, czy to jest chęć nakarmienia odrzucenia, w którym chodziłam jako człowiek w starym życiu, po nowym narodzeniu oczywiście też, wiadomo, miałam kłopot z poniżeniem, z odrzuceniem. Załatwiałam to w międzyczasie, więc zastanawiałam się, czy to nie jest na przykład chęć nakarmienia swoich krzywych jakichś intencji. Natomiast postanowiłam, że rozpocznę uczyć się języka. Od razu rozpocznę, nie zastanawiając się, rozpocznę nauki języka. W międzyczasie sobie w tym dojrzewałam i w 2019 roku powiedziałam dość. Dość zastanawiania się. Nie przyjdzie żaden grom z nieba, Bóg mnie nie uderzy, tak jak wczoraj Tomek mówił. We mnie to się urodziło tutaj. I po prostu musiałam zrozumieć, że teraz ja muszę podjąć działanie. Nie zdarzy się nic, Bóg mnie, nie wiem, nie wyśle, nie wylosuje jakiegoś biletu, Bóg mnie tam nie przeniesie. I w 2019 roku przyszłam do Tadzia i przyszłam również do Artura i powiedziałam, że chcę głosić Ewangelię na ulicach Rumunii, jednego z miast większych, Cluju. Chcę budować tam wspólnoty z ramienia federacji naszej oczywiście. I chcę wyrywać ludzi po prostu dla Boga z piekła. I tak też zrobiłam. Wyjechałam w zeszłym roku. Zeszły rok, tak jak wiecie, to było po prostu sianie, to było patrzenie w ogóle na specyfikę Rumunii, Rumunów, kraju, duchowości, różnych rzeczy. To był cały proces. Oczywiście głosiłam Ewangelię, były różne rozmowy, było też zainteresowanie, tak jak wam mówiłam w zeszłym roku, były najróżniejsze reakcje od bardzo negatywnych, z którymi wszyscy, którzy głoszą Ewangelię, wszyscy się spotykamy, wrogość, ale też neutralność, brak reakcji, obojętność, jak i były też oczywiście jakieś tam takie przebitki, że fajnie, że jesteś, w ogóle coś nowego, jest okej. Natomiast ja w ogóle jakby podejmując tą decyzję, że wyjeżdżam, że to, co się we mnie urodziło, to jest Boże, postawiłam tak naprawdę tylko i wyłącznie na wiarę, nie miałam nic więcej. Wiary uczepiłam się jak tak naprawdę głupia. Zrozumiałam, że w ogóle zaczynam na tych ulicach od totalnego zera, ja tam nie miałam nikogo. Nie miałam nawet ani jednej osoby w ogóle znajomej. Nie dość, że w kościołach nikogo, to w ogóle nawet ze świata nikogo. Więc postanowiłam, że zaczynam w ogóle od zera, wychodzę na ulicę, głoszę i zdobywam przede wszystkim zaufanie ludzi, zaufanie Rumunów. Rumuni są bardzo otwartymi ludźmi, ale jeśli chodzi o gościnność, w ogóle nie należy ich mylić z Romami, którzy są cyganami, którzy są mniejszością narodową w Rumunii, natomiast Rumuni są tacy jak my, są normalnie wyglądającymi takimi jak my Europejczykami. Są bardzo, bardzo otwarci, jeśli chodzi o gościnność, mają włoski temperament, natomiast słowiańską gościnność i to jest jedyny element, który łączy ich ze Słowianami. W ogóle nie są Słowianami, są Włochami. To ja ich nazywam wschodnimi Włochami.
są otwarci, są gościnni, ale kwestie wyznania, kwestie Boga oraz kwestie orientacji seksualnej uważają za rzeczy stricte prywatne. O tym się nie rozmawia, o tym się nie mówi, to są ich prywatne sprawy. W związku z tym muszę jakby budować ich zaufanie, dlatego że ja ich w jakimś sensie konfrontuję w ogóle z prawdami Bożymi i muszą sobie pozadawać pewne pytania i słyszą to na ulicy od zupełnie obcej osoby, która dodatkowo jest jeszcze obcokrajowcem. Więc łatwo nie jest, ale robię kluczowa w ogóle dla mnie i dla mojej misji, bo mojego wyjazdu jest przede wszystkim wytrwałość. Ja postanowiłam, że jeśli Bóg jest na poważnie, jeśli Bóg mnie obdarował, znaczy jeśli włożył we mnie takie pragnienie, jeśli ja we mnie się to urodziło, ja nie zaczynam czegoś na pół gwizdka, to znaczy ja nie pojadę, spróbuję jak będzie. Tylko jeśli Bóg jest na poważnie, On jest jeszcze bardziej na poważnie, to ja też jestem na poważnie. I wyszłam z założenia, że wytrwałość, stabilność, wiara, którą cały czas buduję i jej się chwytam najbardziej i wierność w tym wszystkim będą moimi mechanizmami, które mnie po prostu napędzają. Jeśli chodzi o ten rok, na ulicach byłam około, znaczy w przybliżeniu 3 razy w tygodniu, poniedziałki, środy, piątki to były moje dni. Głosiłam Ewangelię, przede wszystkim siałam. Plus postawiłam na zdobywanie zaufania, a także dalej zbierałam informacje w ogóle o duchowości, o specyfice kraju. W tym roku wydarzyło się coś innego niż było w zeszłym, dlatego że byłam sama zadziwiona w pewnym momencie, że miałam wiele, wiele osób, które przychodziły w ogóle na imię Jezus. Imię Jezus to było coś, co ludzi przywoływało. Byli to ludzie nawróceni, bądź tacy, którzy mieli spotkanie gdzieś z Jezusem, gdzieś musieli coś wiedzieć, wiedzieli, że jest. Oni przede wszystkim wyrażali do mnie wielki zachwyt, że coś takiego dzieje się u nich na ulicach. Dla nich to nie jest zjawisko jakby normalne. Tam nie głosi się Ewangelii do tej pory na ulicach. Jest mnóstwo kościołów. Rumunia jest przede wszystkim, znaczy głównym wyznaniem jest prawosławie. Natomiast mają również bardzo dużo kościołów protestanckich, ponieważ mają bardzo dużą mniejszość węgierską. Jest mnóstwo różnych odłamów protestanckich. Natomiast ludzie ci mówili, że słyszeli w moim jakby głoszeniu właśnie prowadzenie, że ważna jest osobista relacja z Jezusem. I wyrażali w ogóle zachwyt, że słyszą coś takiego, dlatego że w ich kraju przede wszystkim rządzi religijność. Wielu z nich w ogóle, co mnie zdziwiło, było chrześcijanami, w ogóle nawróconymi osobami niezrzeszonymi. Dlatego, że mieli w ogóle obrzydzenie do pewnej religijności, która była w ich kościołach. I to mnie też zastanowiło, że w tym roku jakby zobaczyłam to zjawisko, że jest mnóstwo niezrzeszonych ludzi, którzy tak naprawdę potrzebują, żeby nadać im odpowiedni, prawidłowy, apostolsko-proroczy kierunek. Oni byli poruszeni w ogóle tym, że jestem głoszę, że mówię w ich języku. Tak jak mówię, natomiast to nieważne. Jakby cały czas się poszerzam też w języku rumuńskim, to jest proces na razie nieskończony. I to są moje jakby takie rzeczy, które w tym roku po prostu złapałam. Na ulicy też miałam modlitwę uzdrowienia. Modliłam się o kolana, o łokcie, modliłam się o chory żołądek. I modliłam się także z osobą, która się nawróciła ze mną na ulicy, o usunięcie wszelkich skutków pobicia. Ta kobieta, która się nawróciła, była dosyć mocno pobita przez swojego jakiegoś tam partnera, męża, więc modliłyśmy się również o jej uzdrowienie, żeby te skutki pobicia zniknęły. I do tej pory mam kilka zwrotek, że ludzie ci, o których się modliłam, przyjęli swoje uzdrowienie, także to jest to. Na ulicy spotkałam, w moim sercu zagościli Radu, Sofika, Greta, Karol, Blondie, Gabi i Tudor. Chciałam się skupić i opowiedzieć wam troszeczkę więcej o Tudorze. Dlatego, że Tudor mnie w ogóle poruszył i myślałam, że ja coś dam Rumunii, ale Rumunia dała też coś mi. Ten człowiek mnie zbudował tym, że w ogóle podszedł do mnie na imię Jezus. Słyszał, jak głoszę. Podszedł do mnie, zagaił rozmowę. Okazało się, że jest nawrócony, jest człowiekiem odrodzonym z Bożego Ducha.
chodzi do jakiegoś baptystycznego kościoła, ale to nieważne, ponieważ po prostu chodzi tam, przyznał się, że chodzi dlatego, że to jest jakiś tam kościół, który jeszcze jakiś spełnia jego po prostu no, wymagania czy tam no, potrzeby. Chciał być wśród ludzi. Natomiast ma ponad 70 lat. To jest starszy człowiek, to jest emeryt. Jeździ dzień w dzień na trójkołowym, specyficznym rowerze. Dzień w dzień wychodzi o tej samej porze z domu, zamiast odpoczywać pewnie po ciężkim życiu, bo nie wygląda, znaczy wygląda dobrze, ale widać, że Rumuni są w ogóle otwarci, są bardzo pracowici, więc na pewno całe swoje życie przepracował, tak wygląda. On dzień w dzień wychodzi ze swoim rowerem na miasto, aby szukać parków, placów zabaw, ulic, gdzie są ławki, siada na ławce, wstawia swój rower i czeka albo przysiada się do ludzi po to, żeby zagrać jakąś rozmowę. Udaje mu się to świetnie. Po to, żeby ostatecznie głosić Ewangelię. Obdziela tych ludzi Ewangelią. Ma sukcesy, ludzie się też nawracają. Natomiast co mnie najbardziej zdziwiło, jak zapytałam, Tudor, ile jesteś ewangelistą, ile lat? On mówi, nie wiem, jeżdżę tak pewnie za 20-30. Robi to prawie dzień w dzień. Nie przeszkadza mu ani deszcz, ani słońce, ani zimna pogoda, ani ciepła, nic mu nie przeszkadza. W tym roku były okropne upały, 30 prawie 5 stopni. Naprawdę ciężko było w ogóle wystać na ulicy. Natomiast spotykałam go, wracał ze swojej misji, wymienialiśmy się tylko, jak ci poszło. Dobrze, mówiłem Ewangelię tej osobie i tej. Okej, fajnie. Przyjeżdżał do mnie na ulicę co parę ewangelizacji, 2-3, nie było na każdej. Nie chciał do mnie dołączyć, znaczy nie chciał głosić ze mną na ulicy. Natomiast przychodził się o mnie modlić. Przed moją ewangelizacją brał mnie za rękę i się ze mną modlił. Miał różne religijne naleciałości, różne religijne odzywki, wiadomo. Natomiast mnie poruszyła w ogóle intencja jego serca, że w ogóle myślał o mnie, że w ogóle przychodził się ze mną modlić, ale też mnie poruszył w ogóle swoją wiernością, swoją stabilnością, swoją wytrwałością w głoszeniu Ewangelii. Ja go zapytałam, Tudor, jak to się stało, że jesteś ewangelistą? A on mi odpowiedział, wiesz co, ja nie chcę się nazywać. Dla mnie to nie jest ważne. Ja jestem człowiekiem, który przyjął objawienie od Boga i zadanie. Ja mam tutaj zadanie do wykonania. Mam za zadanie głosić Ewangelię i to robię. Nie muszę się nazywać, nie muszę mieć żadnego urzędu. Ja po prostu staję, w ogóle nie chodzi mi o splendor, nie chodzi mi o żadną sławę. Nikt mnie nie musi widzieć, dlatego że Bóg mnie widzi i ja to robię dla Boga. Codziennie wstaję, wychodzę na miasto z moim rowerem i głosimy Ewangelię. I mnie ten człowiek niesamowicie zbudował. Niesamowicie zbudował, bo niektórym młodym, mi również, jest ciężko do czegoś się zebrać. A tu człowiek ma 70 lat, jest zmęczony na pewno jakimś tam po prostu trudem życia, a wychodzi na swój rower, jeździ i codziennie obdziela ludzi Ewangelium. I zbiera oczywiście tego owoce. Na koniec wam tylko jeszcze powiem, że oczywiście też tak jak w zeszłym roku się dzieliłam z wami tym, że przychodziło do mnie zniechęcenie, przychodziło do mnie wycofanie, przychodziły do mnie słabe dni, ale ja już rok temu postanowiłam, że jeżeli coś do mnie przyjdzie w tym stylu, ja działam zupełnie odwrotnie. Przyszło wycofanie, właśnie dzisiaj wyjdę z jeszcze większą mocą. Były takie chwile, że na przykład głosiłam kilka cyklów, bo ja głosiłam kilka cyklów, kończyłam cykl i rozdawaliśmy z dziećmi ulotki. I w pewnym momencie na przykład przychodziła do mnie taka myśl, na dzisiaj już wystarczy. I wtedy mówiłam, diable, przychodzisz tak subtelnie, na dzisiaj już wystarczy. Nie, na dzisiaj nie wystarczy, właśnie jeszcze dwa razy będę głosić, albo tam ileś sobie obierałam. I to robiłam. Jest to pewnego rodzaju łamanie siebie i swojej własnej głowy, natomiast ja podjęłam decyzję, że będę to robić. Przyszła raz policja, raz. W tym roku byłam już rozpoznawalna dla policji. Nikt mnie nie nękał, nikt mnie nie legitymował. Byłam jako Malwina Lisiecka, która już była na tej ulicy, wrosłam w tą ulicę. Ale raz ktoś na mnie złożył skargę, ktoś zadzwonił na policję. Policjant przyszedł, był bardzo cierpliwy, ponieważ wiedział, że ktoś go obserwuje i czy wypełni swoje zadanie po prostu, czy przetrzepie mi papiery. I powiedział do mnie, okej, masz papiery, wszystko jest w porządku, nie mogę się ciebie jakby czepnąć. Mówiłem tym ludziom, że jesteś tutaj legalnie, że nie mamy w ogóle żadnego punktu zaczepienia. Natomiast w takim razie głoś ciszej.
Ja mu powiedziałam, słuchaj, ale ja głoszę i tak bez mikrofonu, bo mi zabroniliście. Ja jak mogę prowadzić ewangelizację nie krzycząc albo mówiąc cicho? Ja mówię, Ewangelii nie mówi się cicho. Ewangelię się wykrzykuje na dachach świata. Ja mówię, nie mogę mówić ciszej. On mówi, mów ciszej. Powiedziałam, okej, podziękowałam za kontakt i stwierdziłam, a teraz diable, wyjdę. I będę tak krzyczeć, że mnie nie usłyszą nie tylko w tym sklepie, ale na końcu całej ulicy. I tak też zrobiłam. I już tak naprawdę na koniec wam powiem. Chciałam jeszcze wam powiedzieć o dzieciach. Ja do tej pory nie doceniałam, znaczy jakby robiliśmy z Tadziem swoje, że dzieciom pokazujemy prawdę, dajemy narzędzia do życia w ogóle z Bogiem. Wiadomo. One mają swoje decyzje, będą dorośli, pójdą swoją drogą, podejmą taką, inną decyzję. Natomiast mnie to zastanawiało kiedyś, czy one widzą, czy nasz wysiłek jest owocny, czy będę miała zwrotkę. W tym roku w Rumunii Zuzia i Stasio mieli swoje przełomy. Stasio szedł jak przecinak rozdawać ulotki, w ogóle bez żadnego wycofania, z uśmiechem na ustach. Natomiast Zuzia w zeszłym roku bardzo wstydziła się rozdawać ulotki. Ja absolutnie w ogóle jej do tego nie zmuszałam. Powiedziałam, że absolutnie to każdy musi mieć decyzję z siebie. Ona i tak mi pomagała tym, że była ze mną na ulicy. Nic więcej mi nie trzeba było. Natomiast w tym roku przyszła do mnie moja córka i powiedziała, mamo, daj mi pakiet ulotek. Dlatego, że ja zrozumiałam, po co tu jesteśmy. Jesteśmy tu po to, żeby ratować tych zagubionych ludzi. Daj, będę im rozdawać ulotki. Zaczęła na drugiej ewangelizacji, to był 9 lipca. Skończyła 26, rozdając najwięcej z nas ulotek. Także dzieci widzą, dzieci słyszą i w odpowiednim momencie te prawdy wszystkie owocują. Dziękuję wam.